Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przetestuję młotowiertarkę od firmy Bawaria. Nazwa może sugerować, że to jest jakiś niemiecki wynalazek, natomiast ja uważam, że to jest co najwyżej jakiś niemiecki Chińczyk. No ale dobrze, ta młotowiertarka ma ponad 4 dżule, wymienne głowice, no i co najważniejsze pewnie dla większości z Was, jest tania w zakupie. Ale czy tanie znaczy dobre? Zazwyczaj nie. Dlatego przetestuję ją teraz z naprawdę bardzo twardym betonem. Do tego jeszcze zrobię porównanie z młotowiertarką od firmy DeWalt. Więc zapraszam Was teraz do oglądania odcinka. Thank you.
Podsumowując, tak jak sami widzieliście, nie było łatwo, natomiast moim zdaniem do takich prac można było zastosować zupełnie inną maszynę, ale chciałem Wam pokazać, że nawet taka młotowiertarka za 250 zł jest w stanie wykonać taką pracę. Moim zdaniem ta maszyna po prostu zdała test, a Waszym napiszcie w komentarzu. Pozdrawiam, cześć!